szkole miejskiej numer 6 w Pruszkowie doczekało się wielofunkcyjnego boiska sprofilowanego pod najmłodszych, chociaż przestrzeń sportowa nie należy do największych, to jest to duża zmiana dla młodych sportowców. Mamy obiekt, który, którego parametry to 7,5 na 12,5 metra. Za panem redaktorem jest ścianka do gry w tenisa. Mamy tutaj bramki, czyli piłka nożna, koszykówka, mini boisko, bardzo małe, ale dające wiele możliwości dla naszych dzieci. Piłka nożna to ulubiony sport przedszkolaków z szóstki. Futbolowe szlaki przetarł rocznik 2010, a duża część uczęszczających do przedszkola, trenuje w młodzikach, znicza pruszków. Jak zapewnia dyrekcja, wymiary boiska to jego atut, nie tylko ze względu na doskonalenie gry na małej przestrzeni oraz mniejsze odległości między zawodnikami. To są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. I przebiegnięcie tego boiska, które jest takie prawdziwe, a nawet trochę mniejsze, tak jak są orliki, to jest po prostu dla dziecka, no wręcz może niemożliwe, dlatego że te dzieci będą się męczyć. I gdy przebiegną od bramki do bramki, to opadają im ręce i mówią do nas: Mamy dosyć, ja już nie gram, chcesz, to sobie graj. A to właśnie małe boisko spowoduje, że te dzieci będą aktywne. Aktywne, bo będą miały małą przestrzeń, i dla nich największym sukcesem będzie trafić. Do bramki. Dyrekcja placówki planuje wykorzystać nowy obiekt do nawiązywania sportowych współprac. Skoro już mamy teraz to boisko, to możemy zacząć współpracę właśnie z naszym tutaj klubem, klubem z i po prostu poprosić, zapoznać, pokazać nasze boisko, żeby właśnie trenerzy przygotowali nam jakąś ofertę. Być może oni będą sami chcieli też poprowadzić takie zajęcia, na co na pewno my się zgodzimy i rodzice też, bo dzieci grają w piłkę. Piłka to jest po prostu chłop, chłopcy i dziewczynki, bo to nie jest tak, że tylko sami chłopcy grają. Dziewczyny też się garną do grania i czasami się wręcz denerwują, że dlaczego? Pani tylko mówi, że to będzie drużyna chłopieńca i oni też chcą grać, więc na pewno nam tutaj pomogą. Wielofunkcyjne boisko w przedszkolu miejskim numer 6 to dopiero początek. Władze w podobny sposób chcą zagospodarować przestrzeń w innych placówkach wczesnoszkolnych. To na pewno jest pierwsze tego typu boisko w naszym mieście. Ale nie ostatnie, ponieważ podobny obiekt jest planowany na terenie przedszkola numer 8 na Żbikowie przy ulicy 3 Maja, gdzie jednym z elementów tej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej będzie mini boisko również tego typu dla naszych najmłodszych dzieci. Koszt budowy boniska wyniósł 335 tysięcy złotych.